Cześć, dzisiaj porozmawiamy o tym, w jakiej kolejności powinieneś wykonywać ćwiczenia na treningu. Taka podstawowa zasada, od której zazwyczaj się zaczyna u osób początkujących, jest taka, że trenujemy od największych, najbardziej wymagających grup mięśniowych do najmniejszych, najmniej wymagających grup mięśniowych. A więc standardowo wyglądałoby tak, że trenujemy w pierwszej kolejności nogi, później plecy, następnie klatkę piersiową oraz ramiona. Brzuch i prostowniki grzbietu zazwyczaj trenujemy na końcu z tego względu, że pełnią one funkcję stabilizatorów tułowia i jeżeli wykonujemy trening oparty na ćwiczeniach wielostawowych, złożonych, z wolnymi ciężarami, to chcemy mieć tą stabilizację w pełni kontrolowaną. Jeżeli na samym początku treningu zamęczysz brzuch, zamęczysz prostowniki grzbietu, to wykonując później ćwiczenia typu martwy ciąg, siad czy wyciskanie żołnierskie, będziesz miał problem z tym, aby ustabilizować swój tułów w odpowiedniej pozycji. A brak stabilizacji oczywiście może wpływać na skuteczność ćwiczenia, to po pierwsze, a po drugie i tak naprawdę najważniejsze, na kontuzyjność. Oczywiście od tej zasady, od największej do najmniejszej grupy mięśniowej zaczynamy, ale nie jest to zasada, która musi zawsze być stosowana, dlatego że jeżeli ktoś na przykład stawia sobie jakąś daną grupę mięśniową jako priorytet do wytrenowania, no to wtedy można tą grupę mięśniową wrzucić na początek treningu, dlatego że zazwyczaj jest tak, że pierwsza przetrenowana grupa mięśniowa jest przetrenowana najdokładniej, dlatego że nie jesteś jeszcze znużony treningiem, jesteś najlepiej zmotywowany do treningu, bo dopiero go zaczynasz, jesteś wypoczęty i dlatego właśnie ta pierwsza grupa mięśniowa zazwyczaj trenowana jest najdokładniej i najlepiej. Bardzo często ta ostatnia grupa mięśniowa na treningu trenowana jest już z myślą o tym, kiedy ten trening w końcu się skończy, dlatego że jesteś już znużony, zmęczony i myślisz tylko o tym, co zjesz po treningu. Dlatego jeżeli twoim priorytetem jest jakaś konkretna grupa mięśniowa z jakiegokolwiek względu, to być może będziesz musiał ją wrzucić na początek treningu. Druga sprawa. Jeżeli na przykład jakaś twoja grupa mięśniowa ewidentnie nie nadąża za resztą, a więc trenujesz już jakiś czas i widzisz, że plecy się rozwijają spoko, klatka się rozwija spoko, a na przykład nogi się nie rozwijają tak jak powinny, no to wtedy najprawdopodobniej trzeba by nogi wrzucić na początek treningu, jeżeli do tej pory robiłeś to jakoś inaczej. Moja propozycja dla osób początkujących, które po pierwsze nie mają jeszcze priorytetu na jakąś grupę mięśniową, po drugie nie wiedzą jeszcze, która grupa mięśniowa, czy w ogóle mają taką grupę mięśniową, która rozwija się słabiej niż inne, żeby zmieniać tą kolejność co jakiś czas, a więc zacząć od standardu typu nogi, plecy, klatka i ewentualnie ramiona, oczywiście brzuch i prostowniki na koniec, a na przykład po miesiącu zmienić sobie ten plan, zaczynając od na przykład pleców, a później na przykład od klatki piersiowej. W ten sposób będziesz mógł te wszystkie najważniejsze grupy mięśniowe przetrenowywać co miesiąc w tym przypadku jako pierwszą grupę mięśniową, a więc najprawdopodobniej przetrenujesz ją najlepiej.